Pomówimy teraz o bardziej skomplikowanych i bardziej interesujących rzeczach z matematyki finansowej. Narysuję bardzo schematycznie wykres. O, jakiś taki, o. Nie wiem, czy mi się to udało, ale miało to naśladować wykres kursów giełdowych. Zajrzymy do gazety, to właśnie wykresy kursów, akcji, wykresy różnych wskaźników gospodarczych są właśnie takie zębate. I matematyka finansowa, matematycy, specjaliści potrafią przewidzieć, jak dalej będzie ten wykres szedł. Oczywiście nie na 100% przewidzieć, bo gdyby na 100% potrafili przewidzieć, to byliby bogaci wszyscy i wszyscy bylibyśmy bogaci. Ale matematyka do pewnego stopnia potrafi wychwycić charakterystyczny kształt, raczej wychwycić, co jest charakterystycznego w takiej krzywej i prognozować, co będzie jutro, za tydzień, za dwa tygodnie. Wciąż to jest gorsze niż prognozy pogody i nie wiadomo, czy może być lepsze, ale matematyka jest tutaj i matematycznie interesująca, jeśli można powiedzieć, że matematyka jest matematycznie interesująca i przynosi określone korzyści praktyczne. Chcę omówić opcje. Opcje na akcje czy na cokolwiek innego. Co to jest opcja? Jak sama nazwa wskazuje, opcja to jest możliwość. Ktoś mi daje opcję, to znaczy daje mi możliwość, to ja mogę skorzystać bądź nie. Więc będziemy mówić o opcjach zakupu czy opcjach kupna. Załóżmy, że chodzę stale do tego samego pubu na piwo i właściciel mówi mi: ty chodzisz do mnie tak często, że ja ci dam opcję, że u mnie będziesz mógł kupić piwo za, powiedzmy 3,50, niezależnie od tego, ile będzie u mnie to piwo kosztować. Jeżeli stanieje, to trudno, twoja strata, ale jeżeli wzrośnie, to u mnie masz to piwo za 3,50. On jest moim przyjacielem, wobec tego dał mi to za darmo, ale na ogół w bardziej poważnych sytuacjach musimy taką opcję kupić. No i teraz pytanie, ile jest warta opcja kupna czegoś za jakąś cenę przy niewiadomej przyszłości? Nie wiemy, ile to piwo będzie kosztować, czy będzie kosztować mniej, czy więcej. Jak to wyliczyć? Można to wyliczyć z pewnym przybliżeniem, czy raczej z pewnym marginesem błędu, nie wiadomo jakim. Nie chcę tego nazywać prawdopodobieństwem, bo to nie jest prawdopodobieństwo. I odpowiednia formuła, dość często stosowana, jest bardzo skomplikowana. O wyprowadzeniu nie będę mówić, samo zastosowanie. Jest to formuła, której autorami jest dwóch panów. Jeden nazywa się Black, drugi, jedni wymawiają Scholes, drudzy Scholes. Formuła Blacka-Scholesa. Oparta jest ona na analizie przeszłości, co się dzieje z firmą, jak przebiegają zmiany kursu akcji. Myślmy o kursach akcji. Myślmy, że dotyczy to kursu akcji, ale ten mój przykład z piwem też byłby dobry. Przypomnę, co to jest rozkład normalny prawdopodobieństwa. Otóż jest to rozkład prawdopodobieństwa oparty na krzywej Gaussa, której równanie jest nieważne. Jest to krzywa o kształcie dzwonu z dokładnością do stałych, jest to e do minus x kwadrat, ale tutaj są różne stałe, które właśnie odpowiadają za to, które właśnie mierzą
odchylenie standardowe i wartość średnio, wartość przeciętną. Więc narysuję jeszcze kilka innych krzywych Gaussa. Ten punkt pod wierzchołkiem zmiennej, pod wierzchołkiem krzywej odpowiada za wartość średnią, wartość przeciętną, wartość oczekiwaną odpowiedniego rozkładu, a spłaszczenie bądź ostrość krzywej ma związek z odchyleniem standardowym. To znów odwołuje się do wiadomości szkolnych. Rozkład normalny prawdopodobieństwa ma dwa parametry. Jeden sigma odchylenie standardowe, drugi mi, wartość średnio. Odchylenie standardowe określa się następującym wzorem. To również przypomnienie. Jeżeli mam ciąg liczb, jakikolwiek, to odchylenie standardowe jest to. Jest to pierwiastek z 1 dzielone przez n minus 1 razy suma xi odjąć średnia x z kreską do kwadratu i od 1 do n. Mam tak, mam ciąg xi, jest to ciąg liczb, średnia arytmetyczna x z kreską, obliczam różnicę owych liczb od wartości średniej do kwadratu, dzielę przez n minus 1, wyciągam pierwiastek. N jest liczbą tych liczb. Odchylenie standardowe mierzy, jak bardzo ciąg liczb jest nierównomierny. Im bardziej skacze, tym większe jest odchylenie standardowe. Dla ciągu stałego odchylenie standardowe jest równe 0. Co to znaczy dla akcji? Dla wykresu, dla kursów akcji. Jeżeli odchylenie standardowe jest małe, to znaczy, że kurs jest stabilny. Jeżeli odchylenie jest duże, to znaczy, że kurs skacze, raz jest wyższy, raz jest niższy, skacze wokół średniej. A więc przy kursach akcji mamy dwa parametry. Średnia z jakiegoś ostatniego okresu i odchylenie standardowe. Średnia, średni kurs oraz odchylenie standardowe, które mierzy, jak mówiłem, odchylenie standardowe, nierównomierność. W Excelu są te funkcje łatwo dostępne. Odchylenie standardowe i średnia. Można nie pamiętać wzoru na sigma i mi, można łatwo wyliczać. Wszelkie kalkulatory finansowe, bądź Casio, bądź Texas Instruments, bądź jakiekolwiek inne, mają te funkcje wbudowane. Standaryzowana zmienna losowa normalna jest to zmienna, dla której sigma jest równa 1, mi jest równe 0. Standaryzowana rozkładu normalnego będę ją oznaczał przez n, a właściwie n to będzie jej dystrybuanta. Aha, jeszcze powinienem powiedzieć, że występują dwa typy opcji kupna, opcji w ogóle, europejska i amerykańska. Nie znaczy to, że w Europie jest europejska, w Ameryce amerykańska, to jest tylko nazwa. Amerykańska, europejska. Opcja amerykańska znaczy, że mogę moją opcję zrealizować w dowolnym momencie do ustalonego terminu. Więc jeżeli mój przyjaciel, właściciel pubu dał mi opcję na kupno piwa, to mogę tę opcję wykorzystać w dowolnym momencie do ustalonego terminu. Opcja typu europejskiego to znaczy, że w określonym terminie, w określonym dniu, no bądź w bardzo krótkim
przedziale. Wzór dotyczy opcji typu europejskiego i jest następujący. Cena opcji jest równa S. No, będę wyjaśniał wzory potem, oznaczenia potem. N od D1 odjąć K razy eksponent minus RT razy N od D2. Gdzie? C to jest cena opcji, ile muszę zapłacić za opcję. S to jest cena akcji, czy ogólnie instrumentu pierwotnego. K to jest cena wykonania. Za ile mogę kupić? Mówiłem na początku, że dostałem opcję kupna za 3,50, więc K byłoby równe 3,50. T to czas, czyli długość okresu do wykorzystania opcji. No i N od D1, N od D2, tu mam kawałek miejsca. Wartości dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego w punktach D1 i D2, gdzie D1 i D2 są dane dość skomplikowanym wzorem. W jego wyprowadzeniu no interweniują bardzo zaawansowane metody analizy matematycznej. Na D1, D2 są tak skomplikowane wyrażenia, że ich nie pamiętam. I posłużę się kartką. Logarytm S dzielone przez K. Dodać sigma kwadrat przez 2 razy t dzielone przez sigma razy pierwiastek z t, d2 jest równe d1 minus sigma razy pierwiastek z t. Sigma jest to odchylenie standardowe kursu akcji. Widać, że wzór jest bardzo skomplikowany, ale jeśli już mamy ten wzór, to możemy sobie łatwo wyliczyć. Znów Excel nam tutaj może pomóc. Mamy w Excelu standaryzowaną zmienną losową normalną. Wszystko to jest bardzo łatwo wyliczalne. Jak powinna się zmieniać cena akcji, gdy czas rośnie? A więc, czy dłuższy okres powinien spowodować wzrost czy obniżkę ceny opcji? No weźmy na zdrowy rozsądek. Mój przykład z piwem. Jeżeli mam opcję na dłuższy okres, to ona jest na pewno bardziej wartościowa, bo ja mogę z niej skorzystać albo nie. Wobec tego czekam, aż to piwo zdrożeje i wtedy przychodzę z kartką i mówię, prawda, mam opcję na kupno piwa taniej. Więc im dłuższy czas, tym opcja powinna być droższa. I rzeczywiście tutaj mam czas, on występuje z minusem, ale tu jest drugi minus, wobec tego jest to funkcja rosnąca względem R. Może powinienem przypomnieć, co to jest exp. Exp to jest funkcja wykładnicza e do potęgi, o właśnie takiej. Exp minus RT to jest e do potęgi minus RT. Zastanawiamy się dalej, czy jeżeli odchylenie standardowe jest większe, to opcja ma być droższa czy tańsza? Co to znaczy większe odchylenie standardowe? To znaczy bardziej zmienny kurs akcji. Wobec tego opcja kupna powinna być droższa, dlatego że jak bardziej się waha, to ja czekam do momentu, gdy jest najkorzystniej i wtedy kupuję. I rzut oka na ten wzór również potwierdza, że funkcja C jest funkcją rosnącą względem odchylenia standardowego. Następnie cena wykonania.
No jasne jest, że im wyższa cena wykonania, tym opcja jest tańsza, bo opcja kupna piwa za 10 zł jest oczywiście no, stosunkowo mało warta, a w każdym razie mniej warta niż opcja kupna piwa za 2 zł. I rzeczywiście tutaj S jest, nie, tutaj mamy K, jest poprzedzone minusem, jest funkcja malejąca. No i jak to zależy od ceny samej akcji, czyli instrumentu pierwotnego, oczywiście im wyższa cena akcji, tym musi być wyższa opcja kupna, wyższa cena opcji kupna. No jasne, droższe akcje, opcje na droższe akcje muszą kosztować więcej. Wzór to potwierdza, S jest tutaj z plusem i mnożone przez czynnik, który jest dodatni. No, nie mogę tutaj analizować znaczenia tych parametrów D1, D2, ale wszystko jest łatwo podstawialne, łatwo obliczalne. Przedstawimy teraz rachunki dotyczące formuły Black-Scholesa na rzeczywistych danych, mianowicie na kursach spółki PKO z zeszłego roku, czyli 2002. Jest to fragment pracy licencjackiej jednego z moich studentów. Otóż warunki były takie. Cena bieżąca 95 zł. Odpowiednia akcja kosztowała 95 zł. Przyjrzyjmy się, jaka jest wartość opcji ceny wykupu za 50 zł. No, musi być dość wysoka. Jako stopę wolną od ryzyka przyjmijmy 0,06, 0,09. Dlaczego? To była w tamtym okresie stopa bonu skarbowego na jeden kwartał. Bo właśnie weźmy jako czas mierzony w latach jeden kwartał, czyli 25 setnych roku i sigma przyjmijmy 0,0214. Nie tyle przyjmijmy, co rzeczywiste dane, to są dane rzeczywiste. Odchylenie standardowe kursu akcji wynosiło 0,214. Stąd po podstawieniu do formuły wychodzi wartość opcji. Nie będę tej formuły przypominał. 45 zł 76 groszy. Więc to się z grubsza zgadza. Jeżeli coś kosztuje teraz 95 zł, a chcę to kupić za 50, no to wartość opcji powinna być w przybliżeniu 45 zł. Tutaj mamy odchylenie standardowe małe bardzo. To nic dziwnego, że to się niewiele różni. Gdybyśmy to dla innych danych zrobili. Weźmy cenę wykupu 60 zł, wszystkie inne dane takie same, 00609, 025, 00214, to okaże się, to jest łatwe do osiągnięcia za pomocą kalkulatora, w którym jest rozkład normalny, albo za pomocą Excela. Tutaj wartość opcji wyniesie 35 zł z małymi groszami 15 groszy. I tak dalej. Widzimy, że no logiczne jest, że opcja kupna za więcej jest warta mniej. To proszę potraktować jako ćwiczenie, sprawdzenie, że dla tych danych formuła Black-Scholesa daje właśnie tyle. Można sprawdzić efektywność gry na opcje na danych rzeczywistych na giełdzie. Okaże się, że jest to dość ryzykowne. Raz można wygrać, można dużo wygrać, dużo stracić, no tak jest z opcjami. Występuje to tak zwany efekt dźwigni. Właśnie z grubsza on mówi tyle, że jeżeli zyskamy to dużo, jeżeli stracimy to dużo.
streszczenie tego odcinka. Formuła Black-Scholesa daje wzór na wycenę opcji na akcję kupna. Dość skomplikowana, ale można za pomocą niej szacować wartości opcji.